Więc witam towarzyszy na streamie wigilijnym, streamie dla samotnych. Moja rodzina, moja żona, mój synek są w Polsce w tym momencie przy wigilijnym stole. Sobie smacznie jedzą, pewnie jeszcze śpiewają kolędy, inne takie. No, towarzysz Michał opiekuje się kotkiem, towarzysz Michał zajmuje się polityką, wykorzystuje ten czas, że nikogo nie ma i dużo ciekawych rzeczy robię. Najbliższe dwa tygodnie na kanale będą bardzo intensywne. Jutro, czyli w niedzielę o godzinie 17, jeśli się nie pomyliłem, muszę sprawdzić, ale chyba o godzinie 17 będzie rozmowa z Ewą Żełską, autorką kanału Okiem Żełskiej. Rozmowa będzie dotyczyła naszego ulubionego komika z Kijowa. We wtorek o godzinie 17 będzie rozmowa z panem z Kanady. Z panem z Kanady, tutaj jest dość trudno się umówić, gdyż jest 6 godzin różnicy. Pan ten nazywa się, już pan mówię, Artur Kalbarczyk. Więc w niedzielę o godzinie 17 rozmowa z panią Ewą Żełską. We wtorek o godzinie 17 również rozmowa z panem Arturem Kalbarczykiem z Kanady. Będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje z tymi pieniędzmi, z tymi wszystkimi pieniędzmi, które Zełenski od 10 miesięcy wyżebrał. No, gdzie te pieniądze trafiają? No, jak mu jest możliwe taki fenomen, że no, tyle pieniędzy Ukraina dostała, a na froncie to tam ci żołnierze, no to niektórym, no to nie wiem, nie mają co jeść, czy inne takie rzeczy. No. Co dalej? W środę będzie także jakaś rozmowa, Boże, już mi się to wszystko myli. Dzisiaj strasznie intensywny dzień, właściwie nie powinienem robić tego streama, bo mój mózg jest zmęczony, ale w sumie to mi się nudzi i mam jakieś takie poczucie rewolucyjnego obowiązku odbębnienia tego streamu. Może będą jakieś pytania, może będzie jakaś debata. No dobrze się tak przy okazji Wigilii z kimś pokłócić. No Wigilia to zawsze kojarzy mi się właśnie z taką możliwością jakichś polemik politycznych. No, tutaj z nikim się nie pokłócę, to może zaraz wkleję na czat linka do tego, może wejdzie jakiś antykomunista. Się pośmiejemy, tak jak wczoraj z tego łysego pacana, który do tej z pana Enki, znanego też jako 7. Więc jeśli ktoś chciałby tutaj podyskutować przy okazji Wigilii z towarzyszem Michałem, niech zgłosi taką gotowość, to przygotuję tego linka. W środę już mam rozmowę, właśnie z kim ja mam rozmowę w środę? Tak, w środę będzie z nami, będzie znany gość Leszek Sykulski wygłosi tutaj właśnie taką prelekcję Stop amerykanizacji Polski. W czwartek towarzysz Michał odbędzie dwie rozmowy. Jedna będzie to rozmowa w języku rosyjskim na kanale Tribun. O, jest i towarzysz z DNR, Grigorij Borisowicz. Здравствуйте, товарищ. Więc będzie rozmowa w języku rosyjskim. To jest takie podsumowanie roku 2022. Oni robią taki cykl, zapraszają różnych komunistów z różnych krajów, żeby porozmawiać o tym, jak minął nam rok politycznie, co nam się udało politycznie osiągnąć i co, jakie są plany na 2023. Więc już sobie napisałem właściwie to przemówienie, będę musiał je przetłumaczyć. No oczywiście nie wiem, czy to będę spontanicznie, czy to będę czytał po prostu, no zobaczymy. I także w czwartek będzie, o Jezu, co będzie w czwartek?
A, w czwartek będzie, mam nadzieję, tutaj przełożona rozmowa z redaktorem Janem Engelgardem. Janem Engelgardem na temat, będzie to kontynuacja wykładu dotycząca endeków w Polsce Ludowej, więc to już są rozmowy potwierdzone. Oprócz tego pewnie będą kolejne rozmowy. Może się wydarzyć, że w te dni albo w inne będą jakoś tak. No, staram się wykorzystywać produktywnie ten czas, kiedy nie muszę zajmować się dzieckiem. Proletarii wszystkich stron są jedni jajties. Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. Workers of the world unite. I co dalej? Można by tak wymieniać w innych językach. Le prolétaire de tout pays, unissez-vous. Unissez-nous, bo to jest ta różnica właśnie. Bo to był, gdybym powiedział unissez-vous, to łączcie, wy się łączcie. A ponieważ ja jestem proletaire, to ja mówię unissez-nous, czyli my się łączmy. Dobrze, jeśli będzie Leszek Sykulski, to musi być ciekawa rozmowa. Gratulacje dobrej debaty wczoraj. No, dziękuję. To powiem szczerze, że jak wysłuchałem ten kanał i zobaczyłem tego 7, bo tam kilka jakichś tam filmów słuchałem z jego udziałem, facet od razu jakąś taką antypatię we mnie wzbudził i od razu wiedziałem, że ta rozmowa, że ta debata może być właśnie ten, tylko ja myślałem, że on jednak przyjmie inną strategię, że on będzie tutaj właśnie, no, został doproszony, no bo to się w ogóle wzięło stąd, no, że po prostu no pani Mira występuje w różnych miejscach, właśnie tutaj, w których także ja wystąpiłem, więc chciałem sobie porozmawiać z Mirą, no właśnie o tym, ale w ogóle nie było w planach, no żeby zapraszać tego typa, no ale Mira Piłaszewicz, która no właśnie występuje jako młoda dziewczyna zajmująca się polityką, no kiedy przychodzi co do czego i ma być debata z komunistą, no to powiedziała, no bardzo chętnie wystąpię w takiej debacie, ale ja muszę przyjść tutaj z kolegą. Mówię, no dobra, żaden problem, no. Przychodź jak chcesz. Później jak zobaczyłem, o kogo chodzi, to sobie myślałem, o Boże, to pewnie będzie jakiś no to będzie wyzwanie, bo nie dość, że jeden przeciw dwóm osobom, to jeszcze jak tutaj ten Enki ma robić za jakieś wzmocnienie intelektualne, no to pewnie jest jakimś mózgiem, no. Wygląda tak trochę jak profesor, no okazało się, no że no ja nie pamiętam, no czy ja na tym kanale rozmawiałem z większym idiotą niż ten Enki, może jest tu obecny kolega Kulalis, no to załóżmy, no pewnie mogliby, oni grają w tej samej lidze, ale nawet Kulalis ma więcej chyba do powiedzenia niż ten Enki. No ten Enki to po prostu no, jest jakiś tworek. No. Dobrze, więc co tutaj słychać na czacie? Przypominam, towarzysze, że jest możliwość zadawania pytań. Ewentualnie może później kogoś tutaj doproszę na debatę albo rozmowę, albo co tam będzie. Na razie zobaczymy, czy są tutaj jakieś biergi, nie prosiłem się, nie ze związy. Tak, trzymaj się, towarzyszu Grigori. Towarzysz Grigori walczy, jest żołnierzem, więc życzmy mu powodzenia, żeby jeszcze, no, im dłużej przychodzi na nasze streamy, tym znaczy, że cały czas żyje i tak dalej. Tutaj towarzysz nagrywa taki cykl o Ukrainie i Ukraińcach, że w końcu Zełenski cię zauważy i wyzwie cię na debatę. To znaczy, wydaje mi się, że nie Zełenski mnie zauważy, tylko ktoś, kto Zełenskiemu pisze scenariusz. Jeśli ta osoba, która pisze scenariusz Zełenskiemu, nie zauważy i napisze scenariusz debaty dla Zełenskiego, to rzeczywiście on w tej debacie może wystąpić. Ale mi się wydaje, że sam Zełenski to raczej poglądów politycznych nie ma. No to jest po prostu
no polityczna prostytutka. No kto płaci, to wymaga. Tutaj się no jest się w stanie, no tyle razy, ile Zełenski zmienił poglądy, no to no dlatego taki popularny, no bo to dla każdego coś miłego ma. Dobra. Najbardziej kumata chyba z tych lipków, których do tej pory zapraszałeś. No historycznie to Mira nie błysnęła. No. Już tak nie chcę się znęcać, no bo było bardzo sympatycznie no, z panią Mirą. No dobrze. Już nie ma co rozmawiać o wczorajszych debatach. Zobaczymy, czy są tutaj jakieś pytania. Jeszcze był jak Jaś Kapela i Piotr Jarmugowy. No Piotr Rybak. No tutaj informacja dla Marii Drabik, że wczoraj odbyła się debata, no ona dostępna tam w tym dziale, jak to się tam nazywa, na żywo, gdzie są te streamy, jest debata z niejaką Mirą Piłaszewicz, która jej towarzyszył niejaki Enki, czy coś w tym rodzaju, no i no, kilka osób niezależnie od siebie, które oglądało tę debatę, chwaliło, mówiło, że bardzo fajnie to wypadło, no, że tutaj, no oczywiście, no ja się no, staram się wypaść dobrze w tych rozmowach z antykomunistami, no ale czasami no, pojawiają się jakieś kwestie, że nie wiem, ktoś mnie zagnie, coś się zawaham, coś jakoś tego, no wczoraj właściwie no, nie było żadnego takiego momentu, kiedy no właściwie no wszystko poszło tak jak należy. No. Dobra, pojawiło się pierwsze pytanie. Towarzyszu, co sądzisz o władzy w Wenezueli? Więc ja szczerze powiedziawszy niewiele wiem o współczesnej władzy w Wenezueli. Mogę powiedzieć, co sądzę o Hugo Chavezie, który rządził Wenezuelą między 1999 a bodajże 2013, chyba się nie mylę, nie wiem, trzeba byłoby sprawdzić, kiedy umarł Chavez, ale no to o Chavezie mam bardzo pozytywny stosunek, no zresztą jakby kwestia Chaveza mnie inspiruje w tym sensie, no co zrobić, żeby poglądy, które ja głoszę, nie były tylko i wyłącznie jakąś utopią, jakimś tam takim youtuberskim happeningiem, należy by rzeczywiście pomyśleć no, nad zdobyciem władzy, a po to należy zdobyć władzę, nie po to, żeby się nakraść i jeszcze przy okazji załatwić posadkę dla synka i żony, no ale chodzi o to, żeby zdobyć władzę, to jedyna szansa na to, żeby realizować program socjalistyczny, no i ten Chavez rzeczywiście ten program socjalistyczny w Wenezueli realizował, no, zresztą osoba, która niespecjalnie zasługuje na szacunek towarzysza Michała, niejaki Piotr Ikonowicz, był w Wenezueli i nagrał ciekawe reportaże z tej Wenezueli, pokazując właśnie jak tam w tych dzielnicach nędzy, no to tam budowano szkoły, szpitale, jak tam ludzie jakby dorośli już tam lat 40, 50 czy 60 w szkołach wieczorowych utworzonych przez Chaveza, uczyli się czytać i pisać i tak dalej, jak tam lekarze z Kuby prowadzili właśnie ten, więc ogólnie bilans Chaveza oceniam na plus, no oczywiście mógł zrobić więcej, mógł być bardziej radykalny, no przede wszystkim Chavez mógł się wziąć za tych oligarchów wenezuelskich i ich tam no obozów pracy wysłać, a ich majątki znacjonalizować, nie zrobił tego, przede wszystkim nie ruszył tych burżuazyjnych mediów, które mu tam szkodzą i tak dalej. No ale później Chavez umarł, później pojawił się Maduro i tak naprawdę to ja no, dużo mniej wiem o tym, co robi Maduro, niż co robił Chavez.
Ale z tego, co do mnie dociera, no to tam raczej no jest gorzej niż w czasach Chaveza. No ale nie będę się wymądrzał, jak nie wiem, no czasami lepiej powiedzieć po prostu. No zresztą ostatnie kilka miesięcy to w ogóle mnie jakoś tak wyłączyło z takiego. No, był taki moment, kiedy właśnie angażowałem się w to robienie kanału Rebirth of Communism. I właśnie tutaj zapraszałem komunistów z różnych krajów i tak się interesowałem tymi krajami. No od kiedy mamy do czynienia z wojną na Ukrainie, to ja skupiam się na sprawach polskich i właściwie cały czas o tej Ukrainie się skupiam. No więc no troszkę jestem nie na bieżąco. Będzie się tutaj trzeba kimś wyręczyć, kogoś zaprosić, kto coś ma do powiedzenia. Dobra. Komunista, powinieneś zostać poddany do sądu za to, co robisz. Więc ja informuję, że niedawno, właśnie niedawno. Chwileczkę, chwileczkę. Mam tutaj list z prokuratury, który już przeczytałem. On już został przeczytany, jak widzicie. Właśnie, już by nie było. Prokuratura, nie wiem, czy to widać. No i o co tu chodzi? Postanowienie o umorzeniu dochodzenia. O umorzeniu dochodzenia, no, w związku z faktem, że przebywam na terytorium Francji i na terytorium Francji propagowanie komunizmu nie jest przestępstwem. Więc kolego, chcesz się tutaj wypowiadać w tematach prawnych, to informuję ciebie, że prawo ma charakter terytorialny. To, że pijesz wódkę w Polsce, nie znaczy, że możesz zostać, że za to łamiesz prawo Arabii Saudyjskiej. No bo nie przebywasz na terytorium Arabii Saudyjskiej, gdzie za pić wódki jest kara, tylko przebywasz na terytorium Polski, gdzie picie wódki, piwa lub innego alkoholu jest legalne. Tak samo jak, nie wiem, no jeśli uprawiasz jakąś gejowską miłość, no, w Polsce, no to też nie zasługujesz tutaj na karę miecza w Arabii Saudyjskiej, gdyż po prostu no, jest inne prawo. No. Dobrze. Co to ty? Co uważasz o Pol Pocie, jego technikach wprowadzenia komunizmu, a także co uważasz o jednych z ostatnich państwach komunistycznych w Indochinach, takich jak Laos i Wietnam? Tak, co do Pol Potu, to odsyłam do wykładów Bruna na kanale, jest tutaj o Pol Pocie. A jeśli chodzi o Wietnam, to niedawno był wykład Piotra Gadzinowskiego, więc po co ja mam się tutaj. To znaczy, no, co mówił Piotr Gadzinowski, może nie pokrywa się z tym, co ja myślę o Wietnamie, ale jest to zbyt szeroki temat, żeby to tutaj rozwijać. No, na pewno mogę powiedzieć, że osoby zainteresowane Wietnamem odsyłam na anglojęzyczny kanał Luna Oi. To jest taka Wietnamka, członkini Wietnamskiej Partii Komunistycznej, której partnerem, czy też mężem chyba jest taki typ z Ameryki, taki anarcho-komunista, Emeryk Johnson bodajże, który prowadzi kanał Non-Compete. No i oni sobie tak występują na YouTubie, tam mówią od czasu do czasu o tym socjalistycznym Wietnamie. No, nie jest to państwo idealne, ale jest tam sporo fajnych rzeczy w tym Wietnamie, polecam. No, na pewno postępowanie Wietnamu w czasach epidemii no, jest godne do naśladowania. No ale mówię, no, Wietnam to jest szeroki temat. No. Ale żeby było jasne, no, ja raczej się opowiadam za takim społeczeństwem socjalistycznym, gdzie nie ma własności prywatnych środków produkcji, a w Wietnamie no to tutaj jest raczej takie właśnie współistnienie tego prywatnego sektora z tym z sektorem uspołecznionym, więc jest to duży minus.
Co towarzysz sądzi o socjalizmie opartym zamiast na materializmie, to na neokantyzmie? Jest to bardzo ciekawe pytanie, które zadam może profesorowi Wiśniewskiemu, profesorowi filozofii, który wytłumaczy przede wszystkim, co to jest neokantyzm, bo towarzysz Michał nie do końca w tym momencie operuje tym słownictwem filozoficznym. Ale jakby rozumiem, że pytanie dotyczy tego, no, czy socjalizm powinien promować ten taki ateistyczny, materialistyczny światopogląd. Jest to szczególnie ciekawe pytanie w Wigilię, które właśnie takim przykładem takiego religijnego zabobonu. No więc ja uważam, że ogólnie należy tutaj mieć takie dwie postawy. A więc pierwsza postawa to, że partia komunistyczna mająca władzę nie jest partią władzy, a więc partią dla wszystkich, tylko jest partią mającą pewną misję. A więc jest ta misja, to jest misja wychowywania społeczeństwa. I członek partii to musi być ktoś wyróżniający się na plus społeczeństwa. Więc ja sobie wyobrażam to w ten sposób, że członkowie partii, to jest jakaś selekcja, i żeby człowiek, który chce zostać członkiem partii, to musi przyjąć ten taki materialistyczny, naukowy światopogląd i też w każdym razie publicznie nie powinien, nie wiem, prezentować poglądów a la Kaja Godek, czy coś w tym rodzaju. Taki jest mój światopogląd. Równocześnie jestem za tym, żeby oczywiście polityka państwa socjalistycznego miała charakter antyklerykalny w tym sensie, żeby tutaj ekonomicznie zlikwidować tą władzę różnych właśnie tych związków wyznaniowych. Po likwidacji majątku tych kościołów i przy równoczesnej tej ofensywie takiej światopoglądowej poprzez media, poprzez szkoły i tak dalej, a nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem, nie wiem, jakichś takich radykalnych represji wobec klechów. Ja uważam, że sam fakt, że istnieją tacy, to jest jakiś taki powód, do śmiechu, że można właśnie pokazywać takich i patrzcie, my głosimy tutaj jakiś światopogląd oparty na nauce, ale możecie wybrać innych, macie tamtych świrów, to tam głoszą, nie wiem, jakiś kreacjonizm czy coś, tylko bądźcie konsekwentni. Jeśli na przykład zachorujecie, to albo idziecie do szpitala, gdzie tutaj wybieracie leczenie jakimiś, nie wiem, lekami opartymi na nauce, laboratoriach i innych takich, albo idziecie i tam sobie, nie wiem, posłuchacie księdza, który wam tam powie, trzeba złożyć 10 zdrowasiek i to was wyleczy. Sobie wybierzcie, co jest skuteczniejsze. Jak wasze dziecko będzie chore, to sobie wybierzcie, co tak. To wydaje mi się, że większość ludzi uzna jednak, że chyba jednak wolą naukę niż te zabobony. Więc PRL zaniedbał i w ogóle te kraje socjalistyczne zaniedbały tą ofensywę ideologiczną. Ale to ja mówię, to taka ofensywa ideologiczna to nie jest zadanie numer jeden i to nie jest zadanie na od razu po rewolucji. Ja uważam, że najpierw trzeba zdobyć władzę i ten proces zdobywania władzy tutaj najważniejsze to są więc ten proces zdobywania władzy to oczywiście
najważniejsze jest kontrolowanie resortów siłowych. Później, mając już te resorty siłowe, dbać tutaj o jakąś taką ekonomiczną transformację społeczeństwa i tak dalej. A kiedy już tą władzę się trzyma, kiedy już ta gospodarka działa, kiedy już te różne reformy socjalistyczne wyprowadzają ludzi z nędzy, no to tak powolutku jest takie przykręcanie śruby ideologiczne i właśnie no tutaj, jak już można sobie pozwolić na tą ofensywę ideologiczną przeciwko związkom wyznaniowym, no to należy to robić. No nie można tutaj spoczywać na laurach, na zasadzie tego, tamtego i tolerujemy te wszystkie zabobony, no bo później kończy się to tak, jak się kończy, no, że tutaj nie zniszczono kościoła katolickiego w Polsce, no i efekt jest taki, no, że ta kontrrewolucja kapitalistyczna została przeprowadzona właśnie, zorganizowana w tym kościele katolickim. No, gdyby na przykład w 40 latach odebrać kościołowi te wszystkie majątki, no to później no, ta kontrrewolucja nie miałaby się gdzie organizować. No, oni się bardzo często spotykali w jakichś tam tych majątkach kościelnych, gdzieś tam w tych stalach katechycznych czy w kościołach po prostu. No i władza nie miała na to wpływu, nie mogła tego kontrolować. No po prostu sami sobie wyhodowali takiego wroga, no, pasożyta. Po co, jak można było im to zabrać? No? Chcesz sobie gadać o Bogu, no to sobie gadaj pod chmurką, no co to za problem. No, jeśli Jezus był w stanie stanąć gdzieś tam na górze i mówić, i pada deszcz, czy świeci słońce, a jemu to nie przeszkadza, to biskupom też nie powinno przeszkadzać. Po co ci majątek? Po co ci twoja fura? Po co ci te wszystkie, całe to złoto w kościele? To jest niepotrzebne. No, masz tutaj, idź sobie na ulicę. Najlepiej w ogóle, no, wybierz sobie jakieś miejsce, gdzie nie ma ludzi. No, i tam, no. Tak jak Jezus poszedł na pustynię, no to idźcie sobie na pustynię. No idźcie sobie na Antarktydę, tam sobie nauczajcie te wasze mądrości. No. Komunizm w Polsce zakazany, możecie zostać w pierdlu, no, w Polsce, no tylko, że ja nie mieszkam w Polsce, kolego. A w Polsce też nie jest zakazany. Co towarzysz sądzi o obecnej sytuacji w Peru? No tak jak już mówiłem wcześniej, no nie na bieżąco, no wiem, że doszło tam puczu zorganizowanego przez CIA, ale no, temat ten na pewno coś się pojawi na temat Peru, jak tylko ten, tylko mówię, no ja w tym momencie tak jestem tutaj, no jednak wiecie, no Europa Wschodnia jest centrum świata w tym momencie, no w Europie Wschodniej się decyduje, czy dojdzie do trzeciej wojny światowej, a Polska jest następna w kolejności, jeśli chodzi o wejście do wojny, więc ja tutaj naprawdę, no to, że ja zaniedbuję Amerykę Łacińską, nie wynika z lenistwa towarzysza Michała, to wynika z pracowitości towarzysza Michała, który tak bardzo jest tutaj właśnie zajęty próbą organizowania jakiegoś takiego antyimperialistycznego frontu, żeby przerwać to wspieranie finansowe Ukrainy. Przerwać wspieranie militarne Ukrainy, przerwać to wspieranie polityczne Ukrainy, żeby w ogóle Polska wystąpiła z NATO, żeby to wszystko jakby... Więc tutaj taki front się robi właśnie poprzez zapraszanie różnych ludzi, także ludzi, z którymi się nie zgadzam, ludzi, którzy nie są komunistami, którzy często się deklarują jako antykomuniści. I wszyscy ci ludzie zazwyczaj są zaślepieni, żyją w własnych bańkach takich jakichś towarzyskich, politycznych i coś tam, więc nikt nie jest zdolny do stworzenia takiego ponadpartyjnego bloku. Tylko towarzysz Michał gada ze wszystkimi, no. Może nie tylko, no ale towarzysz Michał stara się gadać ze wszystkimi, no taki cel mi przyświeca, no i z jakimiś tam powoli, no ale jednak jakieś tam te lody są przełamywane, przynajmniej w tej
przynajmniej te rozmowy w najbliższych dniach, no o tym świadczą. No w końcu Ewa Żeuska, Artur Kalbarczyk, Leszek Sykulski, Jan Engelgard, no cała ta czwórka, tutaj cztery najbliższe rozmowy, to nie są zadeklarowani marksiści-leniniści, no. A się tam w jakichś tam sprawach wiedzą. Adrenalinie komunizmu. Jest szansa na rozmowę z Politsturm. Oczywiście, no, za jakiś czas będzie trzeba spróbować. No. Ja tutaj, jak pewnie zauważyliście, no to intensywnie siedzę w tym języku rosyjskim. Słucham tych kanałów, żeby tam być bardziej zorientowanym, no, bo to nie jest sprawa no, tylko i wyłącznie, czy ja znam język rosyjski. No ja w jakiejś tam mierze znam, no. Ale to jest tak, że czy ja znam polityczną scenę w Rosji, no bo ja jak się tutaj zacząłem spotykać z tymi komuchami rosyjskimi, którzy mieszkają w Paryżu, no to oni mówią pewnymi tutaj takimi skrótami myślowymi o kimś tam, o kim ja tam nie słyszałem, więc ja sobie tam robię notatki, wypisuję nazwy par, nazwy kanałów, później to sprawdzam, słucham i w ten sposób wiem o kim mowa, no. No akurat to Politsturm to ja znam od jakiegoś czasu, tylko że oni też po angielsku nagrywają, no. Ale raczej jest tyle różnych rzeczy zaplanowanych, że nie wiem kiedy to nastąpi. Dobra. Powinieneś zostać skopany po jajach, a nie dom. No, słuchaj, jak chcesz, to możesz się do mnie zgłosić i mi wylizać jajka. Znaczy, nie wiem, co na ten temat by powiedziała moja żona. Ale moglibyśmy zrobić właśnie w ramach takiego happeningu, czy tutaj jakiś tam właśnie jakiś antykomunista liże jajka towarzysza Michała. Chociaż nie wiem, no bo pewnie jako jakaś tam forma pornografii pewnie by to zostało usunięte, no ale... Ale no do tego jakby do tego sprowadza się rola antykomunistów. No, jakby, co najwyżej możecie mi lizać jajka. Dobrze. Witam czemu nie przybywasz na terenie Wenezueli? No bo przybywam na terytorium Francji. Towarzyszu Michale, co sądzicie o rodzimowierstwie słowiańskim? No to sądzę co o wszystkich innych religiach, to znaczy no, jest to pewien zabobon, który no nie są to moje poglądy. No. To znaczy tak, no ja uważam, że więc jakby główny mój pogląd co do każdej religii, no to że to zabobon. No, później jakby wchodzimy w szczegóły i czy w ramach tutaj walki polityczno-ideologicznej możliwe są jakieś sojusze, no takie tymczasowe sojusze. No i na przykład no, przy założeniu, że głównym wrogiem jest Kościół katolicki, to czy w ramach tej głównej walki z Kościołem katolickim możliwe są jakieś takie krótkotrwałe sojusze z jakimiś tam, nie wiem, słowiańskimi poganami czy coś tam, no. To wie, no, może i tak, no, to jakby, no, ale to oczywiście, no, krótkotrwały sojusz ma to do siebie, że jest to sojusz do momentu, do którego główny wróg zostanie pokonany, no, a później jakby, no, później wiecie, rozumiecie, co dalej, no. No, ja w społeczeństwie socjalistycznym, no, nie widzę raczej miejsca dla takich bzdur, no, jak jakieś tam, nie wiem, modlenie się do drzew, no, że tam jakiś tam, no, to... No pomijając już jakby zasadnicza jakby sprawa jest taka, no, że jednak historia ma jakąś logikę, no, że no, terytoria Europy Wschodniej no, były zdominowane przez te religie pogańskie, słowiańskie właśnie i one zostały wyparte, one przegrały. No to znaczy, że do mobilizowania ludzi, czy do organizowania społeczeństwa, no skuteczniejsze są religie monoteistyczne,
gdzie ludzie, jakby esencja państwa jest taka, że różni ludzie jednoczą się wokół czegoś, wokół rządu, wokół władzy, wokół króla, wokół księcia, wokół tam prezydenta i tak dalej. No ale w każdym razie, no, że musi istnieć jakiś taki czynnik centralizujący, łączący tych ludzi. No i jest to po prostu skuteczniejsze w konfrontacji z religiami politycznymi, gdzie tam właściwie każda wioska ma własne drzewo, do którego się modli. No i jakby no, tam można te właśnie takie rozproszone ludy, które tam wierzą w jakieś pogańskie bzdety, no to tam widzieliśmy, no tam, czy w Afryce, czy w Ameryce Północnej, czy w Europie Wschodniej, no za każdym razem, kiedy pojawiły tutaj zorganizowane siły chrześcijańskich krzyżowców, no to za każdym razem, no jakby to się kończyło tym samym, no więc jakby no, do organizowania państwa, no takie rodzimowierstwo to jest w ogóle do niczego nieprzydatne, no ale być może jest w tym, może to być tak minimalnie przydatne do rozpieprzania tego, co jest, no. Dobra. Czy zaprosisz Jacka Hogę z Fundacji Adarma, który z wykształcenia jest historykiem wojskowości? No mogę zaprosić. No. Zapraszam, Jacek Hoga, zapraszam ciebie. Nie wiem, kto to jest, no ale zapraszam. Ale ja naprawdę mam dużo, 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 dużo ten. Jakby skupiam się raczej na ludziach, o których słyszałem. No. Ale jak ktoś chce pogadać z towarzyszem Michałem, no ja bardzo chętnie. No. Przekażcie panu Jackowi Hoga, że jak chce sobie pogadać z komunistą, to bardzo chętnie był ten. Dobra. Towarzyszu, czy pójdziesz teraz do P6 i wykonasz seans spirytystyczny, przywołując Machno i zrobisz z nim debatę na live? Nie, nie pójdę. W ogóle na Perla 6 to jest ciemno. To jest. Nie, nie wiem, czy to jest na Perla 6, ale pewnie na Perla 6 też. Ale mogę powiedzieć, że ja przez jakiś czas mieszkałem na Barbesie i tam niedaleko Barbesu jest taki cmentarz Montmartre. I ten cmentarz Montmartre, nad tym cmentarzem jest most. Ja to znam, bo ja tam czasami biegałem sobie, tak, miałem taką trasę, no i tak właśnie przebiegałem nad tym cmentarzem. No to mogę wam powiedzieć, że ten cmentarz jest nieoświetlony, no to jest taka ciemna dziura, no troszkę tak jak dzisiaj Ukraina no, zdjęcia satelitarne pokazują, że Ukraina to jest właśnie taka ciemna dupa, no bo kraj, który zaprzyjaźnia się z Polską, no staje się taką właśnie ciemną dupą na mapie świata. No i tak też jest na tym cmentarzu, że tam jest ciemno, a ten Montmartre to jest mały cmentarz, Père Lachaise jest dużo większy, ale zakładam, że tam też jest ciemno, więc to już pomijając wszystko inne, trudno byłoby znaleźć taki, tą kwaterę Machno, co prawda ja tam byłem, więc wiem, gdzie to jest, no ale no chodzenie po ciemnym cmentarzu, no i to nie jest tak jak na Powązkach, gdzie są jakieś proste alejki i łatwo wszystko znaleźć, tylko to jest taki labirynt. No to w nocy to może wyglądać strasznie, no ale przede wszystkim tam się nie chce. No. A poza tym, no jestem tutaj, no to też jest jakby. Dobra, idziemy dalej. Co towarzysz sądzi o taksówkach? Czy będą represjonowani po rewolucji? No, co za głupie pytanie. No, przecież był taki serial w PRL-u, nazywał się Zmiennicy. No, to on właśnie pokazywał realia życia taksówkarzy w Polsce socjalistycznej, gdzie po prostu jak to się nazywało, ta agencja taksówkarska, ta firma taksówkarska, no po prostu była państwowa, no więc no oczywiście, no te taksówki, to jest to forma jakiegoś takiego zacofania, no ja bym wolał, żeby
państwo, żeby miasto było tak rozbudowane, żeby ten transport publiczny był na tyle dobry, żeby w ogóle korzystanie z taksówek nie miało sensu. No. W pewnym sensie taką rolę pełni Paryż. No jest, w Paryżu są te kolejki RER, to są takie szybkie kolejki, nie metro, tylko to są takie kolejki właśnie takie miejskie, które się tam zatrzymują, tam co 5 stacji załóżmy. No tak, przejechanie z punktu A do punktu B, tak po przekątnej przejechać przez cały Paryż, no to szybciej się przejedzie RER-em niż taksówką, no bo tam zwłaszcza teraz, kiedy tam Hidalgo wprowadziła ograniczenie dla samochodów 30 km na godzinę, więc w ogóle te taksówki to jest jakieś strasznie wolne. No. A taki RER to jedzie i jedzie, no i jedzie szybko, bo to proste drogi są. Witaj towarzyszu, zdrowych, wesołych świąt od swojego stałego słuchacza wraz z rodziną dla rodziny. No to ja również odwdzięczam się tutaj życzeniami, co prawda ode mnie samego, gdyż moja rodzina jest w Polsce w tym momencie, a ja się tutaj no, politycznie oddaję się działalności. Dużo, dużo rzeczy dzisiaj ważnych zrobiłem, sporo maili wysłałem, także kilka rzeczy napisałem. Uważam, że był to wyjątkowo produktywny dzień. No jeśli każdy, to prawda pierwszy dzień, bo to wczoraj byłem na lotnisku, jeśli każdy z tych dni do powrotu mojej żony będzie tak produktywny, to naprawdę będę bardzo, bardzo zadowolony. Dobra. Dlaczego towarzysz ma choinkę, czy nie jest ateistą? Towarzysz Michał jest ojcem. A ponieważ mój synek zażyczył sobie choinkę, to kupiłem choinkę. No i jakby sobie nie zażyczył choinki, to by nie było choinki. No jak synek, który niedługo będzie miał 3 lata, chciał choinkę, no to więc to jest jakby ta jedna przyczyna, że właściwie w mojej rodzinie są pewne takie stosunki totalitarne, że i każdy, kto ma małe dziecko, no wie o co chodzi. No, jak dziecko ma jakiś kaprys, to po prostu to trzeba na paluszkach spełniać, bo to tak długo będzie krzyczał, płakał, wrzeszczał i ten, że trzeba, znaczy to może nie jest zbyt wychowawcze właśnie tak tolerować kaprysy dziecka, i przyjdzie taki moment, kiedy będę musiał powiedzieć, nie wszystko możesz mieć, nie wszystko dla ciebie, no ale jeszcze załóżmy, dam mu tam, nie wiem, jakiś czas. No. Na razie, no to jak czegoś chcę, no to dostaję. No. Taki dyktatorskie właśnie mamy stosunki. Ja jestem właśnie poddanym. Więc to jest jakby pierwsze pytanie, pierwsza kwestia, a druga, no to troszkę prowokacyjnie, no. Od dawna tutaj pokazuję, że nie chcę być łączony z tą taką lewicą tęczową, która między innymi właśnie pokazuje, jak oni bardzo są tutaj postępowi, że bojkotują Boże Narodzenie. No to ja raczej wolę bojkotować tą tęczową lewicę niż Boże Narodzenie. No, uważam, że Boże Narodzenie... No, polecam dzisiejsze kroniki odchodzenia od rozumu. No, taki kanał prowadzony przez Bojana Stanisławskiego i Katarzynę Szymlewicz. No, dzisiaj akurat nagrali analizę Wigilii. No, polecam te przemyślenia, jak oni do tego podchodzą. Dobra. Odrodzenie komunizmu. Jest szansa, żeby zaprosić finisz bolszewika. No ja kiedyś chciałem zaprosić tego finisz bolszewika. Problem jest taki, że że akurat wtedy, kiedy zapraszałem tego finisz bolszewika, to ja miałem walkę z KPP. I on tam stanął po stronie KPP i chyba nie za bardzo on jest zainteresowany. Zresztą on, z tego co mi się wydaje, jakby mocno przystopował. No, swego czasu był dość aktywnym działaczem, a teraz i przede wszystkim jednak człowiek, który
No jakby no działalność popularyzująca marksizm ma na celu po pierwsze przekazać wiedzę i załóżmy on to robi, ale po drugie no celem takiego medium jest także organizowania ludzi. A żeby tych ludzi organizować, no to trzeba być jakoś przekonywującym, no trzeba być, no nie wiem, no człowiek, który się ukrywa przed tym i ten, tak jak on to robi, że tak anonimowo występuje, no to no jakby pokazuje, no o co tak naprawdę mu chodzi, no. A więc no nagrywa film, daje tam linki do różnych miejsc, gdzie tam można mu wpłacać pieniądze i nara, no to nie jest zainteresowany jakiegoś tam tworzeniem ruchu politycznego, nie jest zainteresowany ponoszeniem tutaj konsekwencji za swoje słowa, no bo przecież to, że ja nagrywam te filmy, no to no, oczywiście od czasu do czasu przyjdzie jakiś przygłup, jak tutaj na czacie i mówię, o, powinni cię wsadzić do więzienia, o, więc ja tutaj załóżmy, mogę sobie pożartować, no ale od czasu do czasu to realnie, no tutaj dostaję jakieś tutaj wezwanie z prokuratury, no i to już są poważniejsze rzeczy, no, no więc jak, no ale, no... Ja jakby świadomie przyjąłem taką strategię i jedną z form docierania do mas, no to jest tak, że bycie represjonowanym, więc ja jakby nie uciekam od tych represji i w momencie, kiedy tutaj ścigają mnie po prokuraturach, to zamiast się uciszyć, jak to robi KPP, że ich tutaj właśnie grożą im represjami, no to, o, to oni teraz się uciszą, nie będą nic robić, a to ja nie, ja dolewam od oliwego ognia jeszcze. I tego, i ten. Wykorzystuję to, no bo w końcu jak mówię, słuchajcie, zatrzymała mnie ABW, no to od razu no, ludzie się interesują, więcej ludzi tych przychodzi, więc trzeba to wykorzystywać i przyjdzie więcej ludzi, to trzeba im tłumaczyć te rzeczy. No. Więc to jest jakby taki, no ogólnie, no strategia budowy ruchu masowego, no to nie jest zbyt skomplikowana, no trzeba mieć coś w głowie, no trzeba mieć odwagę, żeby te rzeczy, które ma się w głowie, wgłosić, a później to już jest jakby naturalna konsekwencja, wiadomo, że prędzej czy później pojawią się represje, jak będą represje, to będą wzrosną zasięgi i jak wzrosną zasięgi, to będą jeszcze większe represje i znowu zwiększą się zasięgi i tak dalej, aż te duże zasięgi doprowadzą do tego, że się zdobędzie władzę, kropka, no. Więc tutaj jakby jak jakiś prokurator tam się zastanawia, założę mu proces, czy mu nie założę i tak dalej, i tak dalej. To zakładaj, bo w ten sposób właśnie pomagasz promować komunizm, no bo to tutaj każde tego typu zawiadomienie właśnie, że tam tego, no to no póki co to tylko sprawia, no, że coraz więcej osób o mnie usłyszało i oczywiście, no gdybym nie miał nic w głowie, no to by nic z tego nie wychodziło, no ale tam ludzie usłyszą, wejdą na kanał, zobaczą, a tu pogadał z tym, no w sumie to on się sensownie wypowiada, no i tak. Więc mówię, no jak ktoś chce zaprosić Finisz Bolszewika w moim imieniu, nie ma problemu, no ale mi się nie chce. Dobra, to już było. Panie Michale, jakbyś rozwijał polską armię? Ja mógłbym powiedzieć, jakbym rozwijał polską armię. Więc po pierwsze, żeby była polska armia, to musi być polski przemysł zbrojeniowy. 100% polskiej armii, uzbrojenia polskiej armii musi się opierać na przemyśle zbrojeniowym produkowanym w Polsce. No, a więc Polska powinna być zdolna do tego, żeby mieć, no nie wiem, no, żeby to wyglądało jak w Izraelu, no, że Izrael jest malutkim krajem, tam nie wiem, wielkości chyba województwa mazowieckiego, czy niewiele większy, no ma potężny przemysł zbrojeniowy i to przemysł zbrojeniowy, który jest atutem tego kraju, więc no takim atutem ekonomicznym, no oni sprzedają te swoje właśnie tam jakieś drony, jakieś samoloty, jakieś czołgi, jakieś tam różnego tego typu rzeczy, no. Więc no to jest główna rzecz. No ktoś, kto
ktoś, kto nie rozwija przemysłu zbrojeniowego i mówi o potędze polskiej armii, no to no brędzi, no to wszystko, co robi PiS, że tutaj na kredyt kupuje czołgi z Korei Południowej, a tutaj kupuje z Ameryki, a tutaj kupuje niemieckie jakieś leopardy, a tutaj to... No, to wszystko pokazało no, działalność na froncie wschodnim w czasie II wojny światowej. No, wyższość ZSRR nad Wehrmachtem polegała na tym, że tam ZSRR miał własne uzbrojenie i miał części do tego uzbrojenia. Jak coś się naprawiło, no to tam coś się zepsuło, to od razu potrafili to naprawić. A tutaj Wehrmacht no, to miał tak, czołgi czeskie, czołgi niemieckie, czołgi francuskie, jakieś tam inne i tak dalej. I te wszystkie... I później, kiedy przychodzi to do czego, no to te czołgi no, zepsują się i stoją już, nie się tego naprawić. Więc po pierwsze własny przemysł zbrojeniowy. No i przede wszystkim, no ja jako pacyfista bym tutaj szczególnie intensywnie inwestował w te uzbrojenie defensywne. A więc te wszystkie jakieś tam sprawy, właśnie tarcze antyrakietowe, jakieś takie te rzeczy. To raz. No dwa, to jest sprawa powszechnego obowiązku wojskowego. Dla wszystkich, w sensie dla kobiet i dla mężczyzn. I w ogóle wydaje mi się, no, że no, dobrym zwyczajem byłoby wprowadzenie takiego systemu, no, że między załóżmy, że państwo socjalistyczne oferuje różne darmowe rzeczy, jak na przykład mieszkanie i studia wyższe, ale trzeba najpierw odbyć służbę wojskową, czyli te 2 lata, tam nie wiem, rok, czy człowiek ma 18 lat, robi maturę, następnie idzie do wojska na rok i następnie wyjdzie z wojska i dostaje mieszkanie i jak chce to może studiować, no jest tak mniej więcej to sobie wyobrażam i to dotyczy wszystkich, no wszystkich mężczyzn i wszystkich kobiet i wtedy być może nie byłoby tych różnych świrów, no nie byłoby tych inceli, nie byłoby tych właśnie tych tam tego transgender całego, tych wszystkich świrów, co tam mówią sobie, że tam właśnie wymyślają kolejne płcie i zajmują się jakimiś tam pierdołami. Jednak takie wojsko, no poza tym takim głównym czynnikiem, że jest to po prostu no, przygotowywanie państwa na wypadek wojny, no to też takie wojsko no, pełni rolę wychowawczą, no, jest to jakieś takie przedłużenie szkoły, no, żeby po prostu no, tych młodych obywateli i obywatelki no, po prostu no, nauczyć życia. No i tak. No. I także jakiegoś takiego przywiązania do pewnych rzeczy. Dobrze sami poczuć ten, nie wiem, błoto i smród wojska, żeby później docenić na przykład, nie wiem, wigilijne spotkanie rodzinne, no, że jak ktoś tam, że są jakby tutaj, no, jak ktoś całe życie żyje w luksusach, no to od tych luksusów mu się w głowie pieprzy, no. Więc dobrze czasami poznać tą drugą stronę życia, żeby właśnie docenić te luksusy, jakie może zaoferować socjalizm. No. W sumie nasze wrażenie, że w tych katolicko-narodowych są dużo silniejsze nastroje antykorporacyjne czy antykapitalistyczne niż na lewicy. Ja odnoszę podobne wrażenie. Dlatego właśnie z nimi gadam. Hoga nie lubi anglosasów, mógłbyś go pytać o amerykańskie niewolnictwo, traktowanie Indian przez US Army. A, no to jest o czym gadać. No jak nie lubi anglosasów, to już jest o czym gadać. No. Więc zaproście Jacka Hogę. Dobra, słuchajcie, są tutaj jakieś pytania. Zrobimy teraz sobie próbę mikrofonu. Jak widzicie, wkleiłem w tym momencie link do, jest link i także ten link wkleję na czat. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy ktoś się pojawi? Właśnie wklejam link na czat.
Założę sobie słuchawki. I mówię, jakby ktoś chciał wejść sobie pogadać, będzie ciekawie, to zostawię, będzie nudno, to wywalę i wprowadzę następną osobę. W każdym razie można dołączyć do rozmowy w tym momencie. O, jestem, ale czekaj, to tutaj znikło to jak to zrobić? Jest pytanie, w jakich konkretnych działaniach widzisz największy potencjał dla budowy podwalin pod popularny ruch socjalistyczny w Polsce? No, wydaje mi się, że dzisiaj przede wszystkim należy się tutaj skupić na działalności antynatowskiej, która doprowadzi do zubożenia. Ktoś się pojawia. O, jest nasz wielki, jest. Witam, wesołych świąt, panie Lisie. No, co tam słychać? Dobry, wesołych świąt. Wesołych świąt. Dobrze mnie słychać? Dobrze słychać. Ja chcę powiedzieć, ja bym rozwijał wojsko. No. To wierzę? To bym prawie na przemysł państwowy, krajowy przemysł, ale też bym patrzył co za granicą. Jakie technologie są dostępne i bym na Polsce kopiował. No to nikt skuteczniej nie kradnie technologii wojskowych niż państwa socjalistyczne. No tutaj ostatnio słuchałem takiej dyskusji, czy należy postawić pomnik Berii. Beria, poza tym, że był szefem NKWD i tam odpowiedzialnym za różne zbrodnie, no to także Beria był odpowiedzialny za program atomowy ZSRR, który być może ocalił ludzkość przed zagładą atomową, bo gdyby tylko Stany Zjednoczone posiadały bombę atomową, to kto wie, do czego byliby zdolni ci Amerykanie, no jeśli oni byli zdolni eksterminować całą ludność Ameryki, to być może, gdyby byli jedynym państwem posiadającym broń atomową, byliby w stanie tutaj wymordować ileś różnych tajemnic. Więc to, że Beria zdobył broń atomową, którą zdobył po prostu w ten sposób, że wykradziono projekt amerykański, więc nie trzeba było tracić czasu na wymyślanie własnego projektu, tylko można było ukraść tutaj dorobek intelektualny imperialistów i jakby zastosować go do państwa socjalistycznego, więc tak, jak najbardziej kradzież technologii krajów imperialistycznych towarzysz Michał popiera i równocześnie osoby próbujące ukraść technologię krajów socjalistycznych powinny trafić do obozów pracy. No. To jest mój pogląd. Ja bym też postawił na obronę przeciwrakietową i na przewagę lotniczą. No nie, ale żeby takie rzeczy zrobić, to przede wszystkim trzeba Polskę uniezależnić od NATO. No, w tym momencie czym jest NATO? No, NATO jest taką organizacją gospodarczą, w której to kraje wasalne wobec USA muszą sponsorować USA poprzez kupowanie amerykańskiego sprzętu wojskowego, więc po prostu no, to jest jakby, po to jest w ogóle to NATO, no bo przecież NATO w ciągu tam kilkudziesięciu lat swojego istnienia no nigdy nie weszło w wojnę jako NATO, no. Tylko no po prostu, no to jest po prostu taki Amerykanie, jedno co Amerykanie wiedzą jak robić, no to jak sprzedawać jakiś swój szajs, no i to im to wszystko jedno, czy oni handlują Coca-Colą, czy są to jakieś filmy pornograficzne, czy też jest to, nie wiem, jakiś Amazon, czy inne McDonald'y. Oni umieją sprzedawać swoje gówno. I po to właśnie istnieje NATO, żeby tacy Polacy, no zamiast tworzyć własny przemysł zbrojeniowy, no to niszczą polski przemysł zbrojeniowy i kupują to co amerykańskie. No. Więc rozumiem w tym momencie, że ty popierasz wystąpienie Polski z NATO. Nie do końca. No nie, no Adon, to nie chcesz odbudować polskiego przemysłu zbrojeniowego. No. Chcę, ale
No to musisz być za wyjściem z NATO, no. albo. Nie ma możliwości bycie w NATO i budowania swojego przemysłu zbrojeniowego. Pokaż mi jakikolwiek kraj NATO, który ma dobrze działający system tutaj, no poza Francją być może, który ma dobrze działający przemysł zbrojeniowy właśnie poza Ameryką. Anglia, Niemcy. No wiesz, no tutaj z tego co tam, jeśli tutaj jakimś takim czynnikiem sprawdzającym jest wojna na Ukrainie, no to te Niemcy to raczej, no nie zdały tego egzaminu, no tam wiesz, tam Niemcy nawet kasków nie wysłały, no więc wiesz, tam oni by bardzo chcieli wysłać, no bo wiesz, tam są w rządzie niemieckim ci zieloni, którzy tam, o idźmy tutaj bić Putina, bić kacapów, bić ruskich. Ale nie mają, no nie mają po prostu Niemcy, no. To wiesz, mają, ale z czasów jeszcze NRD sprzęt, albo z czasów III Rzeszy, ale tego współczesnego, wiesz, teraz ten Olaf Scholz powiedział, o, przeznaczymy 100 miliardów euro na coś tamtego. No ale wiesz, no póki co, no to jakby te mniejsze kraje, a wiesz, a Polska na przykład miała dobrze działający przemysł zbrojeniowy, który musiał zostać zniszczony, no i został zniszczony przez ludzi, którzy właśnie chcieli uzależnienia Polski od Stanów Zjednoczonych, no takich jak ty chyba, no. Więc w pewnym sensie jakby odpowiadasz moralnie za słabą jakość polskiej armii, no. Słuchaj, a popierasz dotowanie Zełenskiego? Czy popierasz wysyłanie czołgów dla Zełenskiego? Jeżeli byśmy mieli własne duże czołgów, to tak. Ale nie, no mówimy o obecnej sytuacji. No, jest 24 luty 2022 i Lis Kula jest prezydentem Polski i przychodzi do ciebie żebrak Zełenski i mówi: dawaj czołgi, dawaj kasę! Dajesz mu czołgi czy nie? Tak. No to rozmawiamy o tym, jak zbudować polską armię, a ty jako prezydent byś rozwalił polską armię jeszcze bardziej niż Duda. No kurde, no. To jeśli 100% Polaków, czyli ty i Duda, no jeden i drugi, kurde, myśli tylko o tym, jak rozwalić polską armię. No. Ten naród jest już po prostu no, stracony. No. No dobra, słuchaj, panie Lisie, a jakaś dziewczyna zgłosiła się, czy nie, się nie zgłosiła? Nie, ja też byłem postawił na własnym podróży samolotów, na helikoptery i różne rakiet. Słyszałeś, że Wielka Brytania, Japonia i Włochy tworzą kolejną generację myśliwca? No. Ale bez to, Polski, no. To jest, będzie ze sztuczną inteligencją. No tak, no ale wiesz, no te wszystkie rzeczy, które Europa tworzy, to są zapóźnione do tego, co Chiny już stworzyły. No. Więc, to ja wiem, to Rosja nie ma tylu stealth i chyba Chiny też nie mają stealth. A Ameryka ma i Japonia pracuje nad tym. No dobra, ale wiesz, no ty tutaj możesz powiedzieć i wiesz, i całą litanię wygłosić, że o, wybudowałbyś helikoptery, wybudowałbyś czołgi, wybudowałbyś to, tamto, fajnie, no ogólnie super. No, ale no co z tego, jak przychodzi żebrak Zełenski i wszystko to weźmie od ciebie, no? To na chuja nam taki prezydent, który wszystko odda Zełenskiemu. To my nie chcemy takiego. Nie prowadziłem za wszystko. Co? Bym nie powiedział, że wszystko bym oddał. No dobra, no to byś oddał tylko 90%. No. 50. Co? 50. Czyli byś okradł polskich obywateli, którzy tutaj poprzez jakiś wysiłek ekonomiczny, płacąc podatki, no, składają się na to budowanie polskiej armii, a ty byś ich tak po prostu po chamsku okradł, no. I byś to oddał Zełenskiemu i pewnie Zełenski by ci jeszcze pod stołem odpalił tam jakąś łapówkę na kilka milionów hrywien, no. Tak jak to robi ze wszystkimi politykami, których korumpuje, no.
No to słuchaj, no to ty nie masz prawa do określania się jako patriota, jak właśnie się tutaj przedstawiłeś jako osoba, która jest w stanie rozbroić polską armię, no jak tylko przyjdzie jakiś żebrak, czy jakiś aktor, no, czy jakiś narkoman przyjdzie do ciebie i mówi, dawaj, dawaj czołgi, no. Jak nie wiem, narkoman cię zaczepia na ulicę i mówi, dawaj, dawaj portfel, dajesz mu czy nie? To jest armia, to jest system. Jeżeli nie będzie inny działa, nie. System jest bez innego części, to nie będzie działać. No, słuchaj, no wszystko fajnie, no, ale już jakby powiedziałeś, że polską armię byś rozwalił, no więc... Nie. Nie no, ja bym właśnie... zastąpił, przekazał ten nowym. Wywalić stary sprzęt, sprowadzić nowy sprzęt, a jak przyjdzie Zełenski, to mu oddasz nowy sprzęt. No to super, naprawdę, no. Słuchaj, do momentu, którego... Bez sprzętu to jest na wojnie. Co? Najlepszy test sprzętu to jest wojna. Czołgi, jak sprawdzić, działają. Ale to ja się z tobą całkowicie zgadzam. No i tym bardziej oddawanie dobrego sprzętu wojennego obcemu państwu, które sąsiaduje z Polską i które ma pretensje terytorialne do Polski, no bo przecież Ukraina w swoim własnym hymnie śpiewa o tym, że należy stworzyć wielką Ukrainę aż po San. Wiesz, gdzie jest San? Co to jest San? Rzeka. A gdzie ta rzeka płynie? No na przykład płynie przez Sandomierz, takie miasto w Polsce, bo San to jest rzeka w Polsce. I Ukraina w swoim hymnie śpiewa, że należy stworzyć wielką Ukrainę, także biorąc kawałek Polski na wschód od Sanu. I ty im byś chciał dać te czołgi, żeby oni je sprawdzili w boju, żeby oni tutaj swoją armię ostrzelali i mieli taką gotową armię i oni by później powiedzieli, a to my podpisujemy pokój z Putinem i my teraz sobie pojedziemy nad San, bo tam Polacy oddali nam całą broń, to możemy teraz sobie zająć ich terytoria. Hymn to hymn. Polka to polityka. Ale też mamy piosenkę, że łańcuchy rują przez Wasowie do Wilna. Ale nie słyszałem, że rząd polski chce Wilno. Ale jakby batalion Azow i cała ta właśnie ekipa przekroczyli polską granicę i zajęli te terytoria, to co byś zrobił? Trudno, ruszyłbym na nich. Co? Ale czym byś ruszył? Prostym sprzętem. No sprzęt właśnie im oddałeś, no to czym byś ruszył? No? Powiedziałem, że niecały. Co? Powiedziałem, że niecały. Powiedziałeś, że o co byś 90%? 50. A, no dobra, no 50%. Tylko wiesz, że taki Zełenski, to on przecież wyciąga takich frajerów jak ty, to jest nie tylko w Polsce. No przecież on wczoraj to był w Stanach Zjednoczonych i tam wyżebrał 45 miliardów dolarów. No i on tak sobie... Ale mamy też... Tutaj... Ale Ukraina nie jest NATO. Co? Ale Ukraina nie jest NATO. No i co z tego? A tylko piąty. Ale słuchaj, no przecież ukraińska rakieta walnęła w Polskę. Czy ktoś uruchomił artykuł 5 przeciwko Ukrainie? To był błąd. Ty mówisz? Błędem to jest myślenie, że artykuł, że jakikolwiek artykuł w jakimkolwiek traktacie jest w stanie tobie zagwarantować bezpieczeństwo, jeśli ty nie masz własnych czołgów. No to jest błąd. No. To za każdym razem jest ta sama kalkulacja. No każdy kraj kapitalistyczny funkcjonuje w ten sposób, no, że jeśli rachunek zysków i strat, no nie będziemy umierać za Gdańsk, no już kiedyś tak mówili, byli tacy. Teraz,
Najpierw tutaj dawali gwarancję bezpieczeństwa Ukrainie, a kiedy przyszło to do czego, no to Ukraina zostaje sama. No. I tutaj każdego dnia tam kilkaset Ukraińców umiera przez to, że ich tutaj rząd uwierzył w to, że Zachód im pomoże. A ty dokładnie jakby... Wiesz, no bo to, że ktoś się może pomylić, to jedno, no ale to, że ktoś nie rozumie i nie potrafi analizować błędów innych i nie wyciągać z tego wniosków, no jak po prostu, tak jak od 10 miesięcy Zachód wysługuje się Ukrainą, żeby ci biedni Ukraińcy tam ginęli, tak będzie, jak będzie, przyjdzie co do czego, to będzie wysługiwał się Polakami, żeby Polacy też ginęli, no i tutaj, ale wojsk swoich nie przyślą, nie pomogą, a bo niby dlaczego, a zresztą kogo bardziej Zachód kocha? Zełenskiego czy Kaczyńskiego? Przecież spójrz sobie jak Amerykanie, jak przyszedł Zełenski, to mówię, Wołodymyr przyszedł, Wołodymyr z Kijowa, Nancy Pelosi, wiesz, 80 lat, orgazmu dostała, bo Zełenski się dowiedział. Nawet jak jej dał flagę, wiesz, flagę ukraińską jej dał i na tej ukraińskiej fladze są runy SS. Im to nie przeszkadza, bo runy SS w kongresie amerykańskim na fladze Ukrainy im nie przeszkadzają, bo przyszedł Wołodymyr Zełenski. Czy oni tak reagują na Dudę, na Morawieckiego, na Kaczyńskiego, na Tuska? Mają ich totalnie w piździe. No. Jakby Zełenski powiedział, słuchajcie, straciłem Krym, straciłem Donbas, muszę sobie to jakoś podreparować, żeby ten, biorę kawałek Polski. Dobrze, Wołodymyr, bierz sobie kawałek Polski. On mówi, dawać mi jeszcze, ile kasy potrzebujesz na to? To tak z nim się. On to od razu konkretnie, wiesz, dawać kasę, dawać broń. No. Szkoda. No, wątpię. Wiesz, naprawdę no, smutno mi, że takie rzeczy, że Polak takie rzeczy jest w stanie powiedzieć. No, że jest w stanie powiedzieć, że jako prezydent rozbroiłbyś polskie państwo i... Nie rozbroił. No właśnie powiedziałeś, żebyś rozbroił. No, to jest nie, no. Dozbroił. Dozbroił poprzez rozbrojenie, okej. Okay, no. Najlepszy test. Centum jest na wojnie. Co? Tam na wojnie jest test najlepszy z sprzętu czołgów. Test. I bym sprawdził, co, jakie są minusy i plusy. Słuchaj, no, test sprzętu to już przeprowadził komendant Szymczak. No to wiesz, on przeprowadził test granatnika. Ja obawiam się, że testy... Słyszałem. Które ty byś przeprowadzał, to by były mniej więcej podobne. No dobrze. Polecam do niego... Co? To umie obsługiwać broń. Ty umiesz obsługiwać broń? Tak. Słuchaj, a rozważałeś się, żeby na przykład wspomóc dzielny naród ukraiński i jechać do Bachmuta? A po co? No bo... Jestem Polakiem, mam obowiązki polskie. Ale to masz obowiązki polskie i obowiązkiem polskim jest wysyłanie polskich czołgów na Ukrainę, tak? Wspólny interes. Co? Wspólny interes. No tak, no to wspólny interes jest też taki, żebyś pojechał pod Bachmut, no, i walczył. Nawet Jan Sowiecki wiedział, że lepiej bić się nie u siebie, tylko u sąsiada. A, no to jedziesz, tak? To powiedz, kiedy jedziesz na wschód. A kiedy ty? Ale słuchaj, ja nie oddałbym polskiej broni Zełenskiemu i nie będę Zełenskiemu pomagał. No, jeśli byłaby szansa, że moje pojawienie się na Ukrainie sprawi, że ukraiński proletariat pogoni tych wszystkich oligarchów, mafiozów i ich zamknie w obozach pracy i dzięki temu będzie pokój, tak, to bym pojechał. No, póki co takiej perspektywy nie ma, ale wiesz, no jakby tam na tamtych terytoriach geograficznych już były bunty wojskowe. Właśnie, no, jest tutaj historia pancerniku Potiomkin w Odessie, no, w rosyjskiej Odessie w 1905 roku jest historia I wojny światowej, jak to żołnierze się zbuntowali i coś takiego, wiesz, no, prędzej czy później ci żołnierze dozbrajani, wiesz, no, jest takie powiedzenie, no, które powiedział Lenin, no, jak burżuazja daje broń, to należy ją brać.
I wiesz, i oni są tacy mądrzy. O, to my tutaj, my wszyscy uciekniemy, a niech proletariat walczy. Tylko, że ten proletariat dostaje bardzo dobrą amerykańską broń, no i jeszcze dostałby twoje czołgi, no. Więc, wiesz, kiedyś się zbuntuje i... Wątpię. Bo chcę, Ukrainę chcę do Europy, do NATO. Wątpię. Słuchaj, no pozytyw z tego wszystkiego może być taki, no, że ty byś wysłał tą broń na Ukrainę. Żołnierze na Ukrainie się zbuntują, zbudują Ukraińską Republikę Socjalistyczną i jeszcze tą broń, którą ty mi wysłałeś, z powrotem by tutaj przyszli do Polski i tutaj dzięki temu pomogliby polskim proletariuszom się wyzwolić z kapitalizmu. Dobrze, kolego Lisa Kula, chcesz złożyć jeszcze raz życzenia, to masz okazję, a jak nie, no to nie. Się żegnamy, to pa pa. Dobrze, kolego. Jeśli ktoś chce się pojawić, to jest taka możliwość, pojawił się nasz wielki fan. Witam towarzyszu, może rozmawiać, bo to kiedy... O Jezu, to są pytania sprzed 40 minut. Przejdziemy, czy są tutaj jakieś komentarze do tego, do. Dobra, cofnąłem się teraz do momentu, do którego wkleiłem linka. Dobra, więc jest tutaj, aha, dobra, bo jak ja to wklejam, to nie widać tego linka. Jakby co, to jest jeszcze możliwość wejścia do rozmowy. Widzicie tutaj linka, wystarczy go sobie wkopiować. Może ja wkleję na czat jeszcze raz, żeby nie było tak, że tylko tutaj jeden gość i to taki, no przydałby się jakiś komunista na przykład, który by chciał złożyć... No właśnie, bo tutaj tutaj pojawiło się pytanie, czy Lisa Kula zna 7 i co o nim sądzi. Więc jakby co. No, widzicie, no, że tutaj dowiedziałem się, że jestem zmasakrowany właśnie przez Lisa Kula. No cóż, no kiedyś musi być ten pierwszy raz. No. Ja już mam swój pierwszy raz, miejmy nadzieję, że Lisa też już miał swój pierwszy raz. Dobra. Czy sobie tak przeglądam czat, tutaj jakaś intensywna dyskusja. Ja widzę, że cały czas pojawiały się pytania dotyczące Pol Pota. Więc. Jakby no tutaj trzeba rozdzielić kilka kwestii. No, pierwsza rzecz to, że no, człowiek zmienia poglądy. A więc no, można rozliczać kogoś za to, że w młodości reprezentował jakiś pogląd, no to jeśli w przyszłości zmienił poglądy, no to ten pogląd jest zły. No, że na tej zasadzie, jeśli Korwin-Mikke był w młodzieżówce socjalistycznej, no to dzisiaj to, co mówi Korwin-Mikke, to idzie na konto socjalizmu. No nie idzie. To, że
Pol Pot, będąc we Francji, był członkiem komunistycznej partii Francji, nie znaczy, że całe życie był komunistą. No tutaj no projekty w Kambodży, no to raczej no z internacjonalizmem to niewiele miały wspólnego, to raczej była jakaś tam forma takiego nacjonalizmu kambodżańskiego wymierzona głównie w Wietnamczyków, no. Więc to jest jakby jedna sprawa, no, ale oczywiście pewne rzeczy, które tam robiono, albo a raczej pewien gniew ludu, który skupił się przeciwko tej burżuazji kompradorskiej w tych dużych miastach, no to jakoś tam pewnie jest moralnie uzasadnione. No pytanie, no, czy ten gniew... I to też jest jakby... Dlatego właśnie powinniście popierać towarzysza Michała, no bo gniew ludu i tak jest, i tak będzie, i tak to kiedyś wybuchnie. No chodzi o to, że to już... Jak już wiadomo, że ten gniew ludu wybuchnie, no to lepiej, żeby tym gniewem kierował ktoś racjonalny, niż właśnie ktoś taki jak Pol Pot. No te tutaj no, nieracjonalność Pol Pota polega na tym, no, że no, Marks jednak stawiał na rozwój sił wytwórczych. No, że tutaj ten rozwój sił wytwórczych jest jakimś tam no, że nie ma jakiegoś takiego wolontaryzmu, że socjalizm czy komunizm to można zbudować wszędzie i zawsze. To musi być odpowiedni poziom rozwoju sił wytwórczych. I zadaniem partii socjalistycznej w kraju peryferyjnym, gdzie ten rozwój sił wytwórczych jest dość słaby, jest raczej rozbudowywanie tego potencjału produkcyjnego, a Pol Pot ten potencjał produkcyjny niszczył, no więc no to zupełnie nie o to chodzi, no to przecież zniszczenie potencjału gospodarczego, nie wiem, zniszczenie fabryk farmaceutycznych, zniszczenie jakichś tam, nie wiem, serwerów internetowych i innych takich, no to przecież z dnia na dzień to by była katastrofa, jedna wielka katastrofa. Zresztą skalę tej katastrofy to my być może poznamy wkrótce na Ukrainie, bo tam widzimy, że tam ten przeciągająca się wojna i te bombardowania rakietami, no to one tam prowadzą do tego, że tam no cała ta infrastruktura bez prądu no najprawdopodobniej zacznie się niszczyć po prostu, no, że pewne rzeczy, no, nawet takie domy, no, że jak dom jest nieogrzany w czasie zimy, no to tam pojawia się jakaś pleśń, jakieś grzyby, różne rzeczy mogą się, nie wiem, rury mogą pękać i inne takie. I to jest jakiś taki proces, no raz rozpoczęty, że coś niszczeje, no to tylko się niszczy jeszcze bardziej i bardziej to, i coraz trudniej to odbudować, no. No a takich mniej więcej był projekt Pol Pota. No oczywiście także haniebna rola Pol Pota, no, w sojuszu z Amerykanami przeciwko Wietnamowi, no. Ale mówię, no to jest długi temat, no może kiedyś specjalnie się tym zajmę. Towarzyszu Michale, wypadałoby może coś o towarzyszu Hilary Mincu dzisiaj powiedzieć. A dlaczego dzisiaj? No, czyżby Hilary Minc miał jakieś urodziny? Sprawdzimy. No nie miał żadnych urodzin dzisiaj. No. Dlaczego akurat... No ale pokażmy gawiedzi, o kogo chodzi. Jak już jest taka wybitna postać. Hilary Mincz, urodzony 24 sierpnia 1905 w Kazimierzu Dolnym. Zmarł w 74. Polski ekonomista i polityk komunistyczny. Od 21 roku członek KPP. W początkowym, czyli jako 16-latek wstąpił do KPP. W początkowym okresie rządów PPR i PZPR był osobą faktycznie kierującą polityką gospodarczą państwa. Dobra, więc tak wygląda właśnie Hilary Mincz. Ktoś się pojawia. Dzień dobry.
Halo? Halo? Czy pan mnie słyszy? Halo. Czy Michał mnie słyszysz? Słyszę. Nie. Witam. Przepraszam, ale Michał, ja nie słyszę. A, nie słyszysz mnie. A ja ciebie słyszę bardzo spróbuję dobrze. Jeszcze raz. Dobrze. Towarzysz, gawarisz na ruskim języku. Tylko nie włączył chyba słuchawek czy czegoś tam. Odpowiada się ciekawy gość. A, o to tu chodzi. Karp na każdym wigilijnym stole, polskim stole. A ja myślałem, że to Gomułka wprowadził karpia, a nie Killer Mint, że to w czasach, w latach 60. No, czekamy na towarzysza tutaj, który się pojawił. Tylko, że towarzysz zniknął, no. Miał jakieś problemy techniczne. No właśnie, mi też się wydawało, że to ten... Więc tak. O, wchodzimy. Halo? Halo, no teraz już. Cześć, witam wszystkich, witam Pani Michał. No witam, cześć. To powiedz może, kim jesteś, coś więcej. No ja jestem z Moskwy. O, pozdrawiają! Здравствуйте. Zdrasuj. Bardzo dawno słucham pana. Поддерживаю ваши мысли. Согласен со многим. И bardzo mi przyjemnie. A gdzie się nauczyłeś mówić po polsku? No, mama u mnie jest Polka była. A. Mama i mama mieszka w Polsce czy w Rosji? Nie, to już dawno mama zmarła, a ja tak podtrzymam polskiego. Aha, no to w ramach nauki języka polskiego polecam kanał Odrodzenia Komunizmu. No już dawno jestem na tym kanale. No dobrze, no i jaki jest twój, no co sądzisz w ogóle o tej sytuacji, że Polska szykuje się do wojny z Rosją, że tutaj ogłoszono przywrócenie poboru wojskowego, 200 tysięcy ludzi wysyłają na mobilizację, tutaj wielkie zakupy sprzętu z południowej Korei, już przyjechały czołgi, niedługo przylecą samoloty, inne tego rzeczy i cały czas właściwie w polskich mediach jest serwowana taka propaganda, że koniecznie musimy tutaj podjąć wysiłek zbrojeniowy, bo jak nie, no to za 3 dni Putin będzie już tutaj w Warszawie. No i dlatego właśnie my musimy pierwsi zaatakować. Co ty na ten temat sądzisz? Michał, ja mogę mówić po rosyjsku, bo nie tak dobrze. A, no dobra, хорошо. A ty będziesz tłumaczyć? Nie budu pierwoci, no ja budu pani mac, no potom, kiedy my skończałem raz gawor, ja pierwożu na polski. No ja думаю, Michał, że nie to, скажем tak, nie będzie wojny. Na szczęście wojny między Polską i Rosją nie będzie. To, скажем, бряцание оружием, żeby отвлечь внимание. Ну и, скажем, чтобы отвлечь внимание России и готовиться, скажем, к войне на два фронта. Но на самом деле никто не хочет воевать, никто не хочет отправлять с Запада своих солдат на восток, чтобы воевали за Украину. То есть война чужими руками, как классика жанра, как это было всегда. Ну а немножко, чтобы передать серьезность этим словам, вот и объявлена эта мобилизация, 200 тысяч человек, дополнительное оружие, ну, такие показательные мероприятия, я думаю.
Да, но знаешь то, что уже много Поляков, мы не знаем сколько, но там говорят, что там несколько тысяч Поляков уже на Украине есть. И там уже много тоже погибло, там под Херсонем и в других местах. То и то, że w polskim parlamencie tam w poslednie niedzieli oni zdjęli taki nowy zakon, że потому что раньше było w polskim w polskim prawie tak, że jeśli ty w armii drugiej strony, ty przestępnik, tybie надо wziąć w turmę. No, сейчас oni zdjęli taki zakon, że ty nie przestępnik. Jeśli ty w armii ukraińskiej, ty nie przestępnik. To wszystko w porządku. I jeśli ty był w armii ukraińskiej, znaczała 2014 roku, wszystko w porządku. Tak, że oni tak zdjęli tak сказали wszystkim ludziom, słuchajcie, może nigdy nie będzie od takiej wojny Polski z Rosją, no jeśli wy chcecie ubiwać Ruskich, wy to możecie zdziałać już teraz. Teraz wy możecie być tam najemnikom dla Zjeleńskiego, pojechać tam na Wostok i tam zdziałać, co wy tam tak. I problema w tym, że tak jeśli tych Polaków tam będzie больше i больше i больше i больше, to będzie taki moment, z etowo będzie coś, co nie będzie bolszowo. Michał, te Polaki, którzy walczą na stronie Ukrainy, to oni walczą i zarabiają pieniądze, to nie chodzi o to. Oni się drugą tylko zarabatывают деньги под красивыми лозунгами. За это платят, но и едут. Da, no a to oczyń plochaja robota, потому что большинство No, из них согласен. никогда nie, no знаешь, no jeśli jest taki najemnik, który tam w Afrykę idzie bojować tam z drugimi, to on tam może zarabatywać хорошие деньги i on z tymi деньгами возвращается домой. No pod Бахмутом to druga rzecz, tam człowiek jedzie tylko po to, żeby tam po 2 niedzieli on tam вращу как мертвый. Но он же надеется, что это с ним не случится, что он заработает деньги и вернется. No, no ja tak słyszał to, że niektóre polskie najemniki już сказали, że ukraińska armia ona tak используje tych najemników, że ona ich wypychaje na pierwszy front. Что вы тут приехали, то вам надо там, где очень ужасно, вам надо там ехать и умирать, погибать. И это тоже очень хороший интерес, потому что Зеленский, он там путешествует по всем мире и там берет деньги. И он говорит, что мне надо эти деньги на польских наемников, но когда этот наемник там погибнет, но это деньги будет для Зеленского и его жены. Ну, все правильно, все правильно. Это большой бизнес, кто-то зарабатывает, а кто-то думает, что кто-то воюет за идеи, кто-то за большие деньги. Но те польские солдаты, которые идут воевать, они получают денег намного больше, чем солдаты вооруженных сил Украины. Ну, поэтому кто-то умный с Украины их отправляет вперед, раз вы много зарабатываете, ну, тогда идите рискуйте жизнью в первую очередь. A Ну. słuchaj, a ty член komunistycznej partii? Да. A której? КПРФ? Ну, КПРФ. Михаил, я у тебя хотел спросить, а ты знаешь такого деятеля Николай Платошкин? Да, я с ним познакомился 1 неделю тому назад. Я На слушал. красном радио, Саша? Нет, я думаю, что я. Потому что последние 2 месяца я каждый день учусь русского языка и там слушаю там, да. Я думаю, что я с этим Платошкиным слушал интервью, которое сделала такая женщина из Крыма, там, не знаю, какие ее названия там. Кади, coś takiego, co ona tam говорила, i z Siominem, i z Picynem, i z Goblinem. I думаю, что я там слышал с этим Платошкиным разговор или во втором месте. Ну, наиболее такого здравого политика я в России. Он, конечно, попал под репрессии. Он сейчас 5,5 лет условно получил срок.
Он сам доктор исторических наук, заведующий кафедрой международных отношений. Он был дипломатом, он очень умный, грамотный. И человек, который не просто говорит, но и показывает собственным примером, что нужно делать. Что нужно идти на выборы, что нужно быть наблюдателем, что нужно... Ну, а не как Семин, который просто говорит, скажем, многие люди, которые хорошо говорят, но мало делают. А Платошкин, он и говорит, и делает. В этом разница. Скажи, Платошкин – это человек, у которого будет 4 жены? Нет, нет, нет. А, вот, может, я, может, это был... Да, 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 я это нашел. Его жена стала депутатом Государственной Думы, я где-то 2 недели назад с ней встречался, у нас там есть свои моменты, которые... Я это смотрел, ты видишь? Да, да, Николай Платошкин. Он. Да, это такая женщина... А какой он... срок, сколько времени назад это был ролик? Это было 1 год тому назад. Ну, немножко... Она татарка из Крыма. Да, она такая молодая, она, симпатичная девушка. Да, она поддерживала русских, и когда она поддерживала русских после, то они сказали, что там надо уйти, и она сейчас живет в Москве. Ну, то я так слушаю, и сейчас там много, у ней много тех последних там... Сегодня я слушал этого, 2 разговора с Пушковым. Раньше с Семиным так слушаю и так, но еще там. Ну, Михаил, вот допустим, я раньше, мне тоже нравился и Семин, нравился и Пучков, Гоблин, но получается, они просто говорят, а что они, к чему они призывают? Они призывают идти на выборы. Семин говорит, что на выборы ходить не нужно, потому что это буржуазные выборы, толку никакого нет. А Платошкин, наоборот, говорит, что нужно идти на выборы, нужно быть наблюдателем, нужно защищать свои голоса, нужно голосовать за единого кандидата от левых сил. То есть, и яркий тому пример, его жена, ему сейчас запрещено избираться, потому что он, ну, представляет опасность для власти, они, ну, не пустили его. И вместо него пошла на выборы его жена, и она стала депутатом Госдумы. И не просто таким номинальным для галочки, а нет, который реально работает, к ней можно обратиться, она помогает решать вопросы обычных избирателей, обычных людей. То есть она большая молодец. Да, а у меня тоже вопрос для тебя. Есть такое там слухи в буржуазной западной пропаганде, что в ближайшее время у Путина не будет власти, что там это окончает. Что ты об этом думаешь, если так, есть возможность, чтобы после войны русские коммунисты взяли власть в России? Ну, это длительный этап, и бескровно это возможно только на выборах, а все остальное это будет очень плохо. У Путина власти не будет. Ну, не будет Путин, будет на его место будет Путин 2. Ничего не поменяется. Просто в России такая пропаганда ведется, что не нужно ходить на выборы, потому что все куплено, все заранее посчитано, и поэтому очень низкая явка избирателей. Вот, допустим, на выборах президента в Польше была явка, по-моему, сколько там, 80... Сколько у вас было на последних выборах? Кандидатов? Президент. Нет, нет, явка какая была. Или який процент был... Люди на выборы пришли, який процент от мешканцев в Польше, которые мают право голосовать. Ну, понад 80%, я так... Нет, нет, так никогда в Польше. Ну, вообще, в Варшаве так было, не? Ну, там то, что важно помнить о последних выборах, что они были незаконные, потому что... Польше? Да, да, потому что выборы надо было сделать 10 мая. Но они в последний там час сказали, что не будет 10 мая, и они были там 1 месяц позднее.
no nie było nikakiej kampanii tam normalno, żeby tam był taki większy срок, что там тебе говорят, что выборы будут за 4-5 месяцев и у тебя есть время, чтобы там приготовиться. А если нет, no to było все знали, что выигрывает Дуда. I jeśli ktoś mówi, że w europejskich stronach demokracja, nie, w Polsce jest prezydent, który był zakonny, który jest prezydentem i nie zakona, to tam nie było takich normalnych wyborów, jak nado. A dlaczego oni to zrobili? Bali, że przegrają? Nie, to oni tam mówili, że jest ta epidemia. Нет, это понятно, а на самом деле? Но 10 мая был локдаун, и они не могли этого сделать. Но люди говорили, но если есть локдаун, то надо, чтобы ты сказал, что будет выборы, не знаю, за 6 месяцев. А они сказали так, что они один день окончили локдаун и сказали... Сейчас у вас есть один месяц, чтобы сделать вторые выборы. Я понял, они это сделали для чего? Потому что боялись, что проиграют, что другой кандидат подготовится, у него будет много времени, и через 6 месяцев он не мог проиграть, чтобы... Все знают, почему они это сделали. Да. Я понял. Михаил, а скажи, пожалуйста, а в Польше... Ведется такая пропаганда, что не нужно ходить на выборы, потому что все куплено, все посчитано, все заранее сделано, и что ничего изменить невозможно. Ты знаешь, я 10 лет уже живу во Франции. Во Франции, да. Да, но думаю, что такой пропаганды нет. Я думаю, что есть другая пропаганда, что это не важно, ты там... ты голосуешь на такую партию или на вторую партию, все партии, у них деньги от американцев, и они все говорят это самое, то, что убить русских, что надо любить президента Америки, любить Запад, и там никакой разницы там, в геополитике. Там социал-демократы, либералы, консерватисты, все говорят, что то же самое. Я понял. Вот, Михаил, товарищ. Если есть желание, мы можем как-то, может быть, общаться там Skype, Zoom, что там, чтобы... Я тебе помогу вспомнить русский язык как с большим удовольствием. Да, да. Напиши меня мейла там, то в Михаил Джемель. А где мне написать? Там я Михаил, я с телефона, тут у меня нету. Когда ты посмотришь, подожди, когда ты посмотришь. Ты запиши мой номер телефона. Подожди. WhatsApp. Есть же у тебя WhatsApp? Ты видишь сейчас то... А, нет. А подожди, здесь, чат. Здесь мой... Я вижу чат. Да, но видишь на монитор сейчас. Я тебе сейчас напишу свою почту, подожди секундочку. Я тебя не вижу. Да, скоро. Сейчас, секундочку. Секунду. Вот, я тоже напишу в чат. Видишь мою почту? Олег Хотим, собака mail.ru. Вижу. Ага. Вот, я тебе напишу. Вот, спасибо, товарищ. Я там еще хочу, чтобы другой человек мог... Хорошо, Нико, хорошо. Я еще есть такой «Красная линия», есть канал. Я знаю, кто его ведет. Да, там Семин там немножко бывает. Нет. «Красная линия» там был. Он там был. «Красное радио», Михаил, прости. «Красное радио». А. Это там Платошкин, Александр его ведет. Они очень часто прямые эфиры
ввиду ищут, и, скажем, тебе Я будет тебя интересно к ним. послал, я тебе послал письмо сейчас. Все, хорошо, Михаил, все, спасибо. Ну, Спасибо, поздравляю. поздравим, ну, спасибо, Михаил. Cześć, cześć. Dobrze, pojawiła się tu jeszcze jakaś Michalina. Michalina tu weszła, nie wpuszczałem jej do rozmowy. Jeśli Michalina nas słyszy, to teraz jest jest możliwość dołączyć do rozmowy z towarzyszem Michałem. Michalino, przybywaj. No. Michalina i Michał, to będzie ciekawy rozgovor. A jak się Michalina nie pojawi, to może się ktoś inny pojawić. No, jeszcze jednego gościa bardzo chętnie. Gościa albo gościówę, nie? No jeszcze jedną osobę tutaj zaproszę. No, dla tych, którzy nie rozumieli naszej rozmowy tutaj z towarzyszem, no to ogólnie towarzysz jest członkiem Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej. Bardzo tutaj pozytywnie wypowiadał się na temat Nikolaja Platoszkina, takiego tam rosyjskiego komunisty. Skrytykował kilku youtuberów, którzy właśnie zajmują się tylko gadaniem, a nie działaniem. No ja to w pewnym sensie, w pewnym sensie to rozumiem, chociaż to też troszkę jakby pod moim adresem jest, no bo to. O, mój kotek się odezwał. Więc czekamy na Michalinę. Jeśli Michalina nas słyszy, to jest możliwość wejścia, a ktoś inny też może wejść. No, kto pierwszy, ten lepszy. No, ale tutaj priorytet ma Michalina, który ja nie wpuściłem, dlatego, bo tutaj był towarzysz z Rosji. No, jednak takie rozmowy z kimś, kogo się nie zna, no to trzeba mieć. No, jeszcze Michalina by nas rozpraszała. Więc Michalino, zapraszamy, bo jak nie, to już niedługo, no nie doczekamy, no i w końcu pasterka trzeba iść do kościoła, no. Ja nie chcę tutaj nikogo zatrzymywać. A póki co zachęcam do Do. Pokażemy kotka. Jest u takiego marksisty z Rosji. Jak mu tam było? On się nazywa Boris Kagarlicki. To on występuje w streamach z kotem Stefanem. Ja też mam swojego kotka. O, może nawet coś powie kotek. Dobrze. No nie ma tej Michaliny. I szkoda. Więc jeszcze raz przypominam, że jest możliwość dołączenia do rozmowy. Zobaczymy sobie, weźmiemy jakieś pytanie póki co. Wkleję tutaj może ten. Jeszcze raz wkleję link. I to będzie ostatni gość. Albo gość, znaczy. Nie wiem, czy jest jakaś forma żeńska od słowa gość. Pani gość. Dobra. Więc szukam jakiegoś. Szukam jakiegoś ciekawego pytania. Tutaj jakichś pytań nie ma, tylko za jakieś bzdury, jakieś komentarze.
No coś, no chyba gościnia, ale na streamie nudy, no właśnie nudy, bo tutaj dałem linka, jakiej muzyki słucha towarzysz Michał? No, towarzysz Michał słucha różnej muzyki, ale raczej takiej inspirującej do takiej na przykład jak Marsz Armii Czerwonej. Dobra, towarzysze i towarzyszki, no poczekajmy sobie te jeszcze ostatnie 3 minuty. Jak się nie pojawi żadnej ciekawej, jakieś ciekawe pytanie, albo nikt tutaj nie wejdzie, no to też nie ma co przedłużać. No. Czy towarzysz Michał słucha Chopina? No, słucham etudy rewolucyjnej Chopina i Marszu Żałobnego. No. Szczególnie często od czasu, kiedy polscy najemnicy właśnie pojechali do na front wschodni. No. I Zełenski im tam robi taką niedźwiedzią przysługę, to o tym właśnie rozmawialiśmy, że Polacy, którzy jeżdżą na Ukrainę, no to dostają dużo kasy, ale nie dostają tej kasy, tylko obiecuje im się dużą kasę, jak przeżyją, a nie przeżyją, no bo Ukraińcy tak traktują tych najemników, że ich wysyłają na pierwszy front, no, jako taką właśnie żywą tarczę na rosyjskie rakiety. Dobrze, no witam wszystkich, którzy się teraz pojawili, no ale no, cały czas nie ma tej Michaliny, która tu była, no a to bardzo, bardzo, no, w sumie niesympatycznie, no bo tutaj pojawił się ktoś, ja widziałem, a nie weszło, no ale uważam, że słusznie postąpiłem. Więc tak, ostatnie pytanie albo ostatni gość. Teraz właśnie jest ten moment, żeby się wykazać tutaj. No, tylko ja mówię o pytaniach politycznych, no, a nie jakichś tam właśnie pierdołach, no bo to jak widzę jakieś takie pytania niepolityczne, takie raczej pasujące do życia, to byłyby dobre pytania dla tego Enki, no bo on to jest takim specjalistą od pieprzenia głupot, no ale ja tutaj staram się jednak, no, dbam o to, żeby ten kanał, no, miał charakter antykapitalistyczny, antyimperialistyczny, taki edukacyjny, żeby jakieś takie ważne tematy poruszać, a nie pierdoły. No, no i co? Będzie to pytanie, czy nie będzie? Czy zakończymy? Czy znam Nick Sachs, taki muzyk promujący ZSRR? Nie, nie znam. No ja ogólnie słabo znam muzykę, no to zwłaszcza tą taką współczesną. Za dużo czasu poświęcam na słuchanie jakichś świrów na YouTubie, no żeby właśnie zgłębiać inne tematy. To co, towarzysze? No niby jest tutaj ponad 30 osób, a więc wystarczałoby to, żeby... Jak towarzysz Michał widzi kryzys paliwowy w roku 2023? No... Dużo tutaj zależy od innych tutaj konfliktów militarnych, no bo jeśli doszłoby na przykład do ataku na Iran, no to można się spodziewać, że no po pierwsze z rynku zniknęłaby irańska ropa, po drugie gdyby ta wojna jakoś się tam rozbujała na cały ten Bliski Wschód i przy okazji były jakieś tam, no swego czasu tam był jakiś zamach tych ludzi z Jemenu na
na te instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej. Więc no, zresztą teraz będzie pytanie, czy jutro będzie Ewa Żelska. Tak, będzie o godzinie 17. Zresztą teraz w Rosji widzimy, że tam no, Ukraińcy prowadzą dość intensywną działalność terrorystyczną i tam różne rzeczy atakują. Więc no, jeśli dojdzie do jakiegoś tam, do jakiejś wojny na Bliskim Wschodzie, właśnie irańsko-izraelskiej, i przy okazji będą pozostałe kraje w to wciągnięte, no to kryzys paliwowy będzie. No póki co, no to Zachód cały czas jakby gra w taką grę, że wybiera sobie jeden cel, a więc nie wiem, wybiera Rosję, i w momencie, kiedy atakuje Rosję, no to w tym momencie łagodzi sankcje wobec innych krajów, nie wiem, wobec Wenezueli na przykład, i zaczyna więcej tej ropy pompować z Wenezueli. I w ten sposób, no z jednej strony te właśnie te kraje niezachodnie, no to poprzez fakt, że nie są zjednoczone, dają się tak rozgrywać jedno przeciwko drugim. No i mimo, że no a Zachód tutaj jest bezkarny, no i tego kryzysu paliwowego nie ma, mimo że pojawiają się różne tam groźby, to Zachód no póki co z tego obecnego kryzysu jakoś się tam wykaskał. No ale no, pytanie jest, jak długo świat może wytrzymać bez kolejnej wojny. No. Moim zdaniem no to Izrael to od dawna się pcha do tego, żeby tą wojnę wywołać tam. Amerykanie jakoś tych Żydów powstrzymują, bo jakby doskonale wiedzą, o co chodzi. No ale z drugiej strony Iran, który aktywnie zaczął wysyłać te drony dla Rosji, no to może Amerykanie jakby dadzą zielone światło, żeby zaatakować Iran. Więc no zobaczymy, no jakby z perspektywy Polski, no to właściwie no, przy założeniu, że musi dojść do jakiejś wojny w następnym roku, to już chyba lepiej, żeby doszło do wojny na Bliskim Wschodzie, niż na rozszerzenie się tego konfliktu o Polskę, no bo to zakładam, że Amerykanom to wszystko jedno, gdzie ta wojna będzie, byleby było coraz więcej konfliktów, byleby mogli sprzedawać więcej broni. No, a gdzie ta broń będzie, a gdzie to wybuchnie, to im to wszystko jedno, ale nam to nie jest wszystko jedno. Nam wolimy, żeby było na Bliskim Wschodzie niż w Polsce. No, chyba wszystkim powinno na tym zależeć. No. Raczej tutaj wydaje mi się, że w krajach zachodnich no to posiadanie samochodu spalinowego na dłuższą metę no to jest słaby interes, no bo tutaj no, Zachód jako importer surowców no jest uzależniony od sytuacji geopolitycznej, a ta sytuacja geopolityczna będzie gorsza i gorsza. Ponoć w Paryżu są jakieś protesty Kurdów z PKK. Jak to widzi towarzysz? No nie widzę, bo nie jestem w Paryżu, ale słyszałem, że doszło do zabicia trzech Kurdów i tam doszło do jakiejś tam... A jak to widzę? No podobno ten człowiek, ale to jest plotka, nie wiem, niepotwierdzona, no podobno ten człowiek no to kupił broń na czarnym rynku, broń najprawdopodobniej, która przyszła z Ukrainy, no więc jakby to jest wina tych idiotów, którzy wysyłają pieniądze na broń dla Ukrainy, że ta broń tam idzie, później ona jest handlowana przez różne mafie i wraca do Europy w postaci działalności terrorystycznej, no więc podziękujcie Sierakowskiemu, podziękujcie Kapeli, podziękujcie polskiej lewicy, wszyscy ci, którzy wpłacali na pieniądze na broń dla Ukraińców, no to macie dzisiaj tutaj zamachy, no ja... Ale to będzie dużo więcej, no to przecież to tutaj jakąś miał broń strzelecką, no a przecież tam jest wszystko, są jakieś te javeliny, jakieś no, gratniki, no.
No, ale dobra, co tutaj? Kurde, no szkoda, że tej Michaliny nie ma, no słynnej już. Witam z Wielkiej Brytanii. Co towarzysz sądzi o protestach listonoszy, paramedyków i kolejarzy? Popieram. I tyle, no, co mogę więcej powiedzieć. No, popieram, no, protesty. No. I uważam, że wszyscy powinni popierać. No. Dlaczego towarzysz Michał nie jedzie do Rosji, a żyje w zgniłym kapitalizmie? No, Rosja to także kapitalizm. Jeszcze i także zgniły. No. To co? W sumie, no to tak. Przyjmując jakieś takie założenia teoretyczne, czym jest system kapitalistyczny, no to pewnie ten system rosyjski no bardziej przypomina system kapitalistyczny niż Unia Europejska, no bo to weźmy kwestię rynku żywnościowego. No to przecież ten rynek żywnościowy w Unii Europejskiej, no to on no nie podlega tutaj tej wolnorynkowej grze. Przecież tutaj jest dotowanie rolników. Co to za kapitalizm, gdzie się płaci rolnikom pieniądze? No, za sam fakt, że są rolnikami. No to... I więc no, na swój sposób to jest nawet fajne, że tutaj właśnie mamy jakieś takie odgórnie ustalane ceny właśnie produktów rolnych w Europie. I właśnie ci rolnicy dostają te pieniądze. No ale to nie jest taki kapitalizm, który sobie wymarzyli jacyś tam teoretycy kapitalizmu. W Rosji chyba nie ma takich dopłat bezpośrednich dla rolnictwa, więc jak ktoś się tak fascynuje, że kapitalizm to jest to, co jest taki ideał, no to ta Rosja jest bliżej tego chorego ideału niż Unia Europejska. No. I dlatego właśnie lepiej jest być we Francji niż w Rosji, no. Bo tutaj no, więcej tego socjalizmu. No, albo mniej jest tej takiej wolnorynkowej anarchii tego wszystkiego, tych wszystkich, no, tych wszystkich patologii, które stąd wynikają. Nie zdziwię się, jeśli UE zacznie skupować gaz z Chin, który Chiny odkupiły z Rosji, a ataki w Arabii Saudyjskiej mogą mieć tło w związku z kontraktami na linii. Tak, no przecież cały czas przecież jest. W tym momencie to Unia Europejska kupuje surowce z Indii, a wiadomo, że Indie tych surowców nie produkują, tylko to są rosyjskie surowce. No, nie chcieli kupować od Rosji, to kupują towary rosyjskie od Indii. No i. Idioci, no. Towarzyszu, dlaczego uważasz, że lepiej promować myśli Stalina niż na przykład Tomasa Sankary? No dlatego, bo Stalin wygrał, a Tomas Sankara przegrał. No. I lepiej się uczyć od tych, co wygrywają, a nie od tych, co przegrywają. Dobra, ostatni raz wkleiłem na czat linka do tego, żeby ktoś jeszcze mógł dołączyć. Jest po kolejne pytanie o Steli. Pozdrowienia z Oslo od norweskiej komunistycznej partii, napisał Marek Puc. Marek Puc, jeśli to słyszysz, dołącz do czatu. Tutaj bardzo chętnie poznam kogoś z Komunistycznej Partii Norwegii. W ogóle bardzo chętnie bym przeprowadził rozmowę na temat Norwegii. No właśnie po to się organizuje tego typu spotkania na żywo, no żeby jak pojawia się ktoś taki ciekawy jak członek norweskiej Komunistycznej Partii, no to no, towarzyszu Marku, jak możesz, to wbijaj na. No. I powiedz, porozmawiamy chwilę o twojej komunistycznej partii. Dobra, a tutaj pytanie jest do tego Stalina, no, że w kontekście Trockiego i Bucharina. No, ja jakby bardzo negatywnie oceniam bilans NEP-u. No, to znaczy, jest to zjawisko, które doprowadziło do
do wzrostu tych rozwarstwień majątkowych w ZSRR, pojawienia się tej klasy kułaków, wyzysku na wsi, co mogło doprowadzić do to przywracanie kapitalizmu na wsi, mogło doprowadzić do katastrofy. No i trzeba było z tym skończyć. No i skończył z tym Stalin. No gdyby ktokolwiek inny z tym skończył, to bym to kogoś innego cenił. No ale ktoś pierwszy musiał dokonać takiej likwidacji prywatnej własności środków produkcji w państwie, nie tylko ograniczając się do miasta, ale także do wsi. No i to tym pierwszym człowiekiem na świecie był Stalin, więc Stalina należy za to cenić. No gdyby to pierwszy zrobił Trocki, Trocki to postulował podobno, ale nie zrobił tego. No. Postulował, ale zrobił NEP. No. Bo w momencie, kiedy wprowadzono NEP, to przecież Trocki był jedną z najważniejszych osób w państwie. No. Mógł, ale wybrał co innego. Odrodzenie komunizmu. Czy we Francji są jakieś upamiętnienia nazistów w postaci pomników czy nazw ulic? No to zależy, no bo to na przykład jest upamiętnienie Sołżenicyna. No a Sołżenicyn no to tak sympatyzował, nie wiem, z Pinochetem czy z Franco, czy też z Własowcami, więc no Sołżenicyna można podciągnąć pod nazizm. I gdyby się tak głębiej zastanowić, to pewnie troszkę by tego było, no ale przede wszystkim we Francji się upamiętnia tych żołnierzy francuskich odpowiedzialnych za kolonię. No tam jest taki, dla tych, co znają Paryż, no to na wschodzie jest taki las, to się nazywa Bois de Vincennes. Jest Bois de Boulogne na zachodzie i Bois de Vincennes na wschodzie. I w tym Bois de Vincennes jest taki wielki pomnik poświęcony armii kolonialnej w Indochinach. No. I tam jakby tej drogi, bo jest jeszcze tego szlaku bojowego tej armii, która tam podbijała Indochiny. No to paskudne moim zdaniem. No. To tak jakby wiecie, no, były pomniki tutaj właśnie w Berlinie ku czci Wehrmachtu, no. Troszkę dziwne. Dobra, to tutaj słuchajcie, no nikt już tu chyba tutaj nie przybędzie. Pojawił się tutaj komentarz dotyczący właśnie tego handlu, że tam Rosja wysyła do... no ale dobra. Jak się nikt nie pojawia, to wydaje mi się, że norma została wyrobiona. Czat, ten stream został, no, jakieś tam rozmowy zostały przeprowadzone. Tutaj poznałem towarzysza z Rosji. Dowiedzieliśmy się, że Lisa Kula jest za rozbrojeniem polskiej armii, czyli tak naprawdę nie jest patriotą. No. Kilka tutaj udzieliłem odpowiedzi na kilka pytań. No i to chyba tyle. No. Więc, towarzysze, jutro będzie o godzinie 17 rozmowa z Ewą Żółską, a teraz żegnam i pozdrawiam.